Jak pozbyć się otyłości, czyli bakterie w walce z nadwagą? N jak nauka. Cykl rozmów Fundacji NRH. W wywiadzie Rzece z dr inżynier Moniką Pytką powraca nieustannie wątek bakterii fermentacji mlekowej, które są niezbędne dla dobrego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Wspominaliśmy, jak wielkie znaczenie mają dla codziennej diety, a także dla płodności człowieka. Są bowiem częścią naszej mikrobioty. A w przypadku kobiet znajdują się także w układzie rozrodczym. Tym razem poruszamy kwestię otyłości dorosłych, a także niestety dzieci, która wypływa nierzadko ze złego stylu odżywiania. Bywa, że rodzice nie zdają sobie sprawy, iż bakterie kwasu mlekowego należy w różnych produktach podawać już małym dzieciom, a przede wszystkim unikać cukru, który obecnie znajduje się we wszystkich prawie produktach żywieniowych. Dieta bowiem to nie tylko kwestia odchudzania, ale przede wszystkim taki sposób żywienia, aby naszym komórkom dostarczyć niezbędnych składników odżywczych. Można bowiem być grubym, a niedożywionym. A zaczynamy tę rozmowę od rozwikłania tajemniczego skrótu UHT, który znajdujemy na części butelek bądź pudełek z mlekiem. Czy takie mleko ma korzystny wpływ, czy też nie? O tym w rozmowie z dr Moniką Pytką, wykładowcą w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Pani inżynier Monika Pytka jest technologiem żywności i żywienia człowieka, dietetykiem i doktorem nauk biologicznych o specjalności biochemia. Mira Jankowska. N jak nauka. Cykl rozmów Fundacji NRH. Zakończyłyśmy poprzednią cząstkę tej rozmowy na wątku, że warto spożywać owoce i warzywa kiszone. Pytanie, czy lepiej, żeby to były warzywa i owoce rodzime, czy też mogą być z odległych krajów, na przykład cytryny? Nasze owoce, nasze warzywa nam najbliższe, bo pamiętajmy, że wszystko, co przyjeżdża do Polski ze zagranicy, musi przebyć długą drogę, a więc producent jest zmuszony w różny sposób konserwować tą żywność, stosując różnego typu substancje konserwujące, niekoniecznie zdrowe dla nas. Natomiast to, co jest tutaj najbliżej nas, to jest najbezpieczniejsze, pomimo tego, że oczywiście nasi rolnicy też stosują dosyć duże ilości różnych pestycydów. To też trzeba mieć na uwadze, ale myślę, że i tak to, co bliżej nas, będzie bezpieczniejsze od tego, co przyjeżdża z bardzo, bardzo daleka. Chciałam jeszcze Panią zapytać o mleko. Myślę, że wiele dzieci nie wie, skąd to mleko bierze się tak naprawdę i myślą, że bierze się po prostu z półki. Ze sklepu, z półki sklepowej. Natomiast też część mleka ma taki napis na butelce czy na pudełeczku UHT. Chciałabym, żeby Pani wytłumaczyła to. Czy to jest bezpieczne dla człowieka, czy też niekoniecznie? I czy rzeczywiście potrzebujemy mieć własną krowę, tu w zagrodzie, nazwijmy to tak? No, byłoby miło, gdybyśmy mogli hodować swoje zwierzęta, ale każdy z nas już wykonuje różne prace i nie za bardzo mamy na to czas. Można dziecko nauczyć, jak wykorzystywać mleko do procesów fermentacji, zaraz o tym opowiem. Natomiast mamy rzeczywiście w sklepie dwa rodzaje mleka. Jedno mleko to jest mleko pasteryzowane, a drugie tak zwane UHT, to jest skrót od Ultra High Temperature i to jest użycie wysokiej temperatury, ponad 100 stopni, która ma służyć zniszczeniu drobnoustrojów występujących w mleku prosto od krowy. W mleku prosto od krowy występują również bakterie fermentacji mlekowej, natomiast zarówno proces pasteryzacji poniżej 80 stopni Celsjusza zwykle prawda, się odbywa, na przykład w 80 stopniach, jak i proces właśnie sterylizacji mleka, w wyniku którego otrzymujemy mleko UHT, mają jedno zadanie główne. Usunięcie wszystkich drobnoustrojów z tego mleka, również niestety bakterii fermentacji mlekowej. Jest to wymóg po prostu ogólnopolski, który jest objęty normą, że mleko użyte do produkcji musi być pozbawione wszelkich drobnoustrojów po to, żeby producent wytwarzając później zsiadłe mleko, czy kefir, czy jakiś inny produkt fermentowany, mleczny, mógł użyć czystej kultury drobnoustrojów fermentacji mlekowej, ale w postaci szczepionki.
Także mleko, jeśli jest prosto od krowy, dzięki tym bakteriom mlekowym samo się zsiądzie. Jak najbardziej należy je konsumować w postaci zsiadłego już mleka. Natomiast tutaj albo musimy kupić produkt fermentowany z bakteriami mlekowymi, bo samo mleko pasteryzowane czy UHT tych drobnoustrojów nie ma prawa posiadać. Tutaj właśnie jak zachęcić dzieci i w ten sposób je uświadamiać, skąd jest to mleko, można w warunkach domowych zrobić wspólnie z dzieckiem jogurt poprzez ugotowanie mleka, właściwie nie tyle ugotowanie, bo samo ugotowanie mleka powoduje wytrącanie białek, które osadzają się na garnuszku na przykład, czyli trzeba podgrzać to mleko i do bardzo ciepłego mleka, takiego, które chwileczkę przestoi, dodajemy kubek jogurtu, dużego, nawet dużego jogurtu. Dobre wychodzą jogurty z firmy Bakoma. Mm-hmm. A piątnica? A piątnica? Z piątnicą nie próbowałam, ale być może tak, bo to też jest dobra polska firma. Trzeba popróbować, ale no, Bakoma jest sprawdzona, o tak bym powiedziała, natomiast pozostałych po prostu nie próbowałam. Mm-hmm. Mieszamy to mleko podgrzane z jogurtem, przykrywamy jakąś czystą ściereczką czy gazą na przykład i zostawiamy na całą noc. No teraz jest naprawdę ciepło, więc to mleko bardzo szybko przekształci się w jogurt, który następnego dnia już można jeść lub wstawić do lodówki, żeby się schłodził. To samo robimy, jeśli chodzi o kapustę kwaszoną, czyli angażowanie dzieci w przygotowanie kapusty kwaszonej w domu czy ogórków kwaszonych naprawdę powoduje, że one później rozumieją, czym jest taki proces fermentacji i mam nadzieję, że rodzice informują, też powinni mówić, że tam w środku właśnie są bardzo pożyteczne bakterie, które ten produkt wytwarzają. Ja osobiście, jak angażowałam własne dzieci, to żeśmy się wtedy przy takich czynnościach robienia kapusty kwaszonej fotografowali, filmowali, żeby były jakieś wspomnienia właśnie kiedy dzieci będą starsze, że właśnie te produkty w domu wykonywaliśmy z nadzieją, że w przyszłości też będą część tych produktów oczywiście kupowały, bo spożycie jogurtów jest właśnie ważne ze względu na i białko, i na bakterie fermentacji mlekowej, jak i będą też spożywać produkty w naszej strefie klimatycznej, właśnie te fermentowane powstały z udziałem bakterii mlekowych, czyli kapusta kwaszona, ogórki kwaszone, inne kwaszone warzywa i owoce, tak jak właśnie śliwki chociażby można kwasić, czy gruszki. Gruszki, czy jabłka, ale teraz też modne w internecie są cytryny. Także to nie jest już nasz owoc. Muszę jeszcze tutaj dodać, że wszystkie produkty, które są poddawane fermentacji mlekowej, są nawet zdrowsze od tych pierwotnych surowców, dlatego że są właśnie wzbogacone w te bakterie mlekowe, które też częściowo strawiły, zhydrolizowały przede wszystkim cukry, ale nie tylko, występujące w tej żywności. Te produkty są niskokaloryczne, pod warunkiem, że później nie zostanie dodany jakiś cukier, czy słodki, jakiś kandyzowany owoc, czy jakieś chrupki. Wszystkie produkty powstałe w wyniku fermentacji mlekowej bez tych dodatków są niskokaloryczne, a więc bardzo polecane osobom, które chcą troszkę stracić wagi przy okazji, prawda? Ale ja przede wszystkim je zawsze polecam ze względu na obecność bakterii mlekowych, które będą wzbogacały nasz mikrobiom. N jak nauka. Warto wiedzieć i rozumieć więcej. Skoro rozmawiałyśmy o dzieciach, to chciałam Panią zapytać, co Pani myśli o takim zjawisku? Kiedy się rozejrzymy, teraz jest upalnie, wszyscy jesteśmy porozbierani, nawet w mieście, ale tym bardziej na plaży widać, że właściwie chyba większość Polaków ma nadwagę. To prawda, bardzo gonimy Zachód pod tym względem, czyli bardzo szybko wzrasta spożycie wysoko przetworzonej żywności, spożycie w ogóle dużych ilości jedzenia, bo jest ono ogólnie dostępne. Wiele produktów jest tanich i dużo mniej się ruszamy, czyli ta aktywność fizyczna, jak w piramidzie, gdzie zdrowego żywienia jest na samym dole, czyli jest najważniejsza. No gdzieś o tej aktywności zapominamy, dlatego że jest internet, telewizor, prawda, komórka, komputer, a tymczasem ruszać się musimy codziennie i to całkiem sporo. Więc wracając do otyłości, nadwagi,
W przypadku dzieci to jest bardzo duży w tej chwili problem społeczny. Ja sama też i ankiety takie badawcze przygotowywaliśmy pod kątem właśnie spożycia żywności, chociażby fermentowanej przez dzieci. Okazało się, że około 10% rodziców w Polsce uważa, że tych produktów fermentowanych nie należy dostarczać dzieciom do 6 roku życia. To nie jest dobra wiadomość, bo ten procent rodziców czy dziadków niestety ogranicza dostęp bakterii fermentacji mlekowej w postaci tych produktów właśnie swoim dzieciom, a one mają wzbogacać cały czas mikrobiom dziecka i chronić dziecko przed właśnie jeszcze dodatkowymi chorobami związanymi z zaburzeniami mikrobiomu przewodu pokarmowego, mikrobioty przewodu pokarmowego. No i zaczyna być to rzeczywiście duży problem społeczny. To, co jest jedną z przyczyn, takich poważnych przyczyn wzrostu otyłości, jest spożycie zbyt dużo cukru. W tej chwili cukier mamy wszędzie. W pieczywie, nawet w zupach, w proszku, no o ciastkach nie wspomniawszy. W napojach prawdopodobnie, które dzieci też piją chętnie. W napojach są olbrzymie ilości cukru. A tymczasem w zasadzie najważniejszym napojem, który wszyscy powinniśmy spożywać, jest woda. Jest po prostu woda niesłodzona. Także te napoje słodkie spożywane szczególnie też przez dzieci w dużych ilościach. W nich jest nie tylko duża ilość cukru, ale jest kwas cytrynowy. A tymczasem zamiast tego kwasu cytrynowego, jeśli już się tutaj upierać, to ja bym wolała, żeby tam się znalazł kwas mlekowy. Bo oczywiście dzieci takim napojem próbują sobie zakwasić przewód pokarmowy w sposób oczywiście nieświadomy. Ale zdecydowanie lepszy byłby tu kwas mlekowy niż kwas cytrynowy. Ten cukier wszechobecny i białe pieczywo no niestety są przyczyną tych problemów w tej chwili związanych z otyłością i brak oczywiście aktywności fizycznej, czy za słaba aktywność fizyczna u dzieci. Ja próbowałam też mojej koleżanki edukować rodziców w szkołach. Jeździmy na różne prelekcje, natomiast problem jest, dlatego że na te prelekcje przychodzi niewielu rodziców, którzy słyszeliby, jak odżywiać swoje dzieci. Przychodzi niewielu, no znowu z różnych powodów. Niektórzy bardzo dużo pracują, więc nie mają po prostu na to czasu. Niektórzy po prostu nie chcą dowiedzieć, jak odżywić swoje dziecko właściwie. Cieszę się, że w szkołach są wprowadzane w tej chwili tygodnie zdrowia, czyli dzieci przez cały tydzień przygotowują jakieś zdrowe posiłki. Mam nadzieję, że w każdej szkole polskiej takie właśnie zajęcia się odbywają. Natomiast to jest za mało, dlatego że dziecko bardzo często jest już dobrze wyedukowane, jak się dobrze odżywiać prawidłowo, ale niestety rodzic nie i w domu są niewłaściwe wzorce żywieniowe cały czas pokazywane. I tu jest właśnie ten taki konflikt, który skutkuje tym, że mamy otyłe dzieci, tak? I coraz bardziej też otyłych rodziców. Tak, oczywiście. No, myślę sobie, że to jest poważny problem społeczny i że no, chyba najwyższy czas się nim zająć i to już w taki sposób systemowy, a nie tylko doraźnie i ad hoc. Bo no, będą tego konsekwencje, prawda? Tak samo jak w Stanach. Wielu ludzi jest poważnie otyłych, ale podatki płacimy wszyscy. I te podatki także będą szły na leczenie osób, które no, chcielibyśmy wszyscy, żeby były zdrowe i my sami chcielibyśmy być też zdrowi. Więc myślę sobie, że to nie jest taka błaha sprawa, albo dotycząca tylko konkretnych osób, które nie dbają o zdrową dietę. Moje doświadczenie mówi też o tym, że oczywiście ktoś, kto ma otyłość czy nadwagę, popełnia błędy żywieniowe. Bardzo często jest to wyniesione z własnego domu rodzinnego, ale nie zawsze. Natomiast no, musi się coś zadziać takiego, że człowiek, który do tej pory nie tył, na te zaczyna tyć, czyli spożywa więcej kalorii niż powinien. Oczywiście, jeśli to jest dziecko, które od samego dzieciństwa było karmione chociażby mlekiem modyfikowanym, które sprzyja powstawaniu otyłości zamiast mlekiem matki,
i od dziecka było odżywiane niewłaściwie, czyli produktami wysokokalorycznymi, wysoko przetworzonymi, z dużą zawartością cukru, tłuszczów, to tutaj jest dużo trudniej, bo to jest coś, co jednak już jest z dzieckiem od początku jakby jego istnienia, właśnie ta niewłaściwa dieta. Natomiast czymś innym jest to, że ktoś w pewnym momencie zaczyna nagle tyć. To niekoniecznie musi oznaczać, że ktoś właśnie stosuje niewłaściwą dietę, tylko raczej to oznacza, że coś dzieje się niewłaściwego z organizmem człowieka i należy to zdiagnozować. To może być insulinooporność, to mogą być jakieś zaburzenia pracy tarczycy i szereg innych schorzeń może być takim induktorem, który skutkuje później nadwagą albo otyłością. Zdecydowanie tutaj te osoby najpierw trzeba zdiagnozować, żeby móc zastosować właściwą dietę, dlatego że sama zmiana diety u osób, które naprawdę już są chore, mają jakiś problem, czy zespół metaboliczny chociażby też jest powodem później problemów z nadwagą i otyłością. Trzeba tę osobę zdiagnozować, zacząć leczyć i dopiero zastosować właściwą dietę. Samo zastosowanie diety jest nieskuteczne. N jak nauka wyjaśnia i inspiruje. Poza tym chyba myślę, że warto tutaj przypomnieć, że dieta to jest sposób odżywiania właściwy albo niewłaściwy, no bo jest też inne rozumienie tego terminu, dieta jako proces odchudzania, prawda? Czy proces prowadzący do przytycia, bo i takie są potrzeby czasami. Natomiast zasadniczo dieta to jest sposób, w jaki my przyjmujemy pokarmy, w jakim czasie, w jaki sposób, w jakich ilościach i czy one nam służą. Dobrze myślę? Diety są różne. Bo rzeczywiście, jeśli ktoś ma niedowagę, to powinien zastosować dietę, która zwiększy, będzie miała zwiększoną ilość kalorii. Jeśli ktoś ma nadwagę, to powinien zastosować dietę, która ograniczy ilość, będzie miała ograniczoną ilość kalorii w stosunku do tego, co pacjent spożywał wcześniej. Natomiast mamy szereg innych diet, które służą osobom, które są chore, prawda, na przykład na cukrzycę, na Hashimoto, na choroby wątroby, nerek, trzustki. Tutaj tych diet jest bardzo dużo. Oprócz tego są takie diety niezalecane, czyli polegające na jakimś bardzo szybkim zrzuceniu kilogramów, a tak naprawdę stoi za tym odwodnienie się najczęściej, czyli tak jakiś, prawda, przed Sylwestrem, czy diety jakichś gwiazd, prawda, które często nie są zdrowe dla nas, ale jakaś, prawda, osoba znana, popularna, jakiś celebryta właśnie reklamuje swoją dietę jako dietę cud. Także mówimy zawsze o diecie w kontekście tego, że ona ma służyć naszemu zdrowiu, a nie chorobie. Natomiast oczywiście są diety, które stosują już, zalecają tak zwani dietetycy kliniczni, czyli w szpitalach, diety dla osób właśnie bardzo ciężko chorych. Taką dietą jest chociażby dieta papkowata, która jest, to jest wszystko, prawda, zmiksowane. I, no, ale mamy też oczywiście odżywianie dojelitowe, także wszystko zależy od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia, ale rzeczywiście dieta ma służyć poprawie naszego zdrowia, a nie wpędzić nas właśnie w jakąś chorobę, czy chociażby odwodnienie organizmu. To, o czym pani wspomniała, kojarzy mi się z takim spostrzeżeniem, które usłyszałam też od jednego z gości naszych w tym cyklu podcastów N jak nauka, a mianowicie, że żyjemy w kulturze wizerunku, a nie kulturze charakteru. W związku z tym ten wizerunek, czyli to pokazywanie się, a zwłaszcza swojego oblicza, niekoniecznie samego siebie, tylko swojego zdjęcia czy swojej podobizny na filmie chociażby, ma większe znaczenie niż to faktycznie, jak my funkcjonujemy i kim jesteśmy. I to, co pani teraz przytoczyła, mam wrażenie, że tutaj się doskonale zbiega. Że te potrzeby, takie właśnie schudnięcia ad hoc,
one są motywowane właśnie tą potrzebą wizerunku, bycia dobrze postrzeganym, bez względu na konsekwencje, czyli na to, że to może po prostu zaszkodzić. No oczywiście osoba, która jest nadmiernie szczupła, mam tu na myśli anorektyczki, bulimiczki, to są osoby chore już, które wymagają leczenia. To są osoby, które mogą mieć zaburzony mikrobiom, ale przede wszystkim one mają zaburzony cykl miesięczny. Mają wydłużony cykl miesięczny, który u przeciętnej kobiety trwa około miesiąca. Są kobiety, które mają krótsze cykle, średniej długości i długie. Natomiast u anorektyczek, bulimiczek z powodu właśnie nieodpowiedniego dostarczania, zbyt niskiego dostarczania różnych substancji odżywczych do organizmu, one od razu ich, to rzutuje na ich płodność, mają wydłużone cykle miesięczne do ponad 40 dni i często są to cykle właśnie bezowulacyjne, bo organizm jakby nie jest w stanie wyprodukować, wytworzyć komórki jajowej, bo jest zbyt słaby, nie posiada właśnie odpowiedniej ilości i tłuszczy, i węglowodanów, i białek. Także jak najbardziej te współczesne jakieś diety, szybkie diety, czy no, diety właśnie, które nie są prawdziwymi dietami, spędzają najczęściej ludzi w choroby. N jak nauka. Warto wiedzieć i rozumieć więcej. Tu zatrzymujemy naszą rozmowę z dr inżynier Moniką Pytką, technologiem żywności i żywienia człowieka, dietetykiem i doktorem nauk biologicznych o specjalności biochemia. Z panią doktor będziemy jeszcze rozmawiać w ostatniej części tego wywiadu rzeki. Natomiast przypomnę, że wszystkie odcinki tej rozmowy można znaleźć na portalu w poszukiwaniu projektu wp-projektu.pl w zakładce Media Podcasty. Warto wiedzieć, że ten portal zawiera mnóstwo materiałów dotyczących dyskusji, jaka jest toczona między naukowcami, zwolennikami teorii inteligentnego projektu, a zwolennikami teorii Darwina. Mnóstwo tam materiałów tekstowych, ale także audio i wideo. Podcasty w cyklu N jak nauka znajdą Państwo na kanale YouTube Fundacji N Arche. Oprócz tego rzecz jasna na Facebooku. Cenną wskazówką też może być to, że informacje o Fundacji N Arche można znaleźć na jej stronie enarche.pl, precyzyjnie rzecz ujmując. Fundacja jest także wydawnictwem i w związku z tym warto poznać jej propozycje książkowe. To dwa cykle. Seria inteligentnego projektu i cykl perspektywy nauki. Książki są dobrze zredagowane, mają mnóstwo przypisów, indeksy, recenzentów rzecz jasna i fragmenty tych pozycji można znaleźć właśnie na stronie Fundacji N Arche w zakładce Księgarnia. Gorąco zachęcam do zajrzenia tam, ponieważ książki są chyba jedyną na rynku propozycją zapoznania się z teorią inteligentnego projektu w jej profesjonalnym, naukowym ujęciu. Warto wiedzieć, zanim wyda się osąd. Poza tym można też wzbogacić w ten sposób swoją biblioteczkę naukową. Ja tymczasem dziękuję, zapraszam na kolejną cząstkę rozmowy z panią doktor, inżynier Moniką Pytką. Mira Jankowska. N jak nauka. Cykl rozmów Fundacji N Arche.